Witamy w plenerowej letniej czytelni. Dzisiaj kolejna podróż dookoła świata. Posłuchajcie, gdzie się wybierzemy. Oczywiście wyobraźni. Błędny rycerz. Proszę zobaczyć, jaki ładny obrazek. Pochwaliła się Kasia pani Jagodzie Poziomce i pokazała pocztówkę, którą dostała od cioci Izy. To Hiszpania, odpowiedziała starsza pani. Bardzo piękny kraj. Ja też pojadę do Hiszpanii, postanowiła dziewczynka. Na pewno, uśmiechnęła się starsza pani, ale nie zapomnij zabrać cukru dla Rozynanta. Dziewczynka pobiegła do domku na drzewie, gdzie czekali na nią przyjaciele. Wszystkim spodobał się pomysł podróży do Hiszpanii. Już mieli zamknąć oczy, gdy nagle Kasia krzyknęła: Poczekajcie! Pani Jagoda Poziomka kazała nam zabrać cukier dla Rozynanta. A kto to taki? Zdziwił się Jacek. Nie wiem, wzruszyła ramionami Kasia. Pewnie jakiś chłopiec. Pobiegła po kilka kostek cukru do kuchni, a potem wyruszyli do Hiszpanii. Gdy otworzyli oczy, zobaczyli, że zamiast w domku na drzewie siedzą w starym wiatraku. Nagle gdzieś na dole rozległ się tętent kopyt, a potem ktoś zawołał. Poddajcie się! Nie uciekniecie przede mną! Dzieci wyjrzały na zewnątrz. Pod wiatrakiem siedział na kucyku chłopiec w ich wieku. W ręku trzymał długą, drewnianą lancę. Z kim chcesz walczyć? Zapytał Olek. Z olbrzymami, odpowiedział nieznajomy. Mój prapradziadek, dzielny Don Kiszot, też z nim walczył. Był błędnym rycerzem i ja też nim będę. Czy nie masz przypadkiem na imię Rozynant? Zapytała go Kasia. Nie, jestem Alonzo, odpowiedział nowy znajomy. Ale znam Rozynanta, to mój kucyk. Nie macie może cukru? Bardzo go lubi. Dzisiejsza zagadka na dziś. Kim był błędny rycerz, o którym mówił chłopiec i jak się nazywał?